Olek, chodź na spacer. Tak? Dawaj, daj rączkę. La 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 la. Koniec spaceru, w drugą stronę. La 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 la. Koniec spaceru, w drugą stronę. La 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 la. Krótki ten spacer, co? Kwarantanna, dzień czwarty. Dzień! Dzień czwarty. Właśnie z synkiem jesteśmy na spacerze. Ja. Tak, syn ujeżdża krowę. Moja. Dzisiaj miałem dzień spa. Postanowiłem zadbać o swoją brodę, bo przecież nigdzie nie można iść. Syn zadbał o moje pięty. Ktoś tam obserwuje. A teraz bierzemy trochę witamin i słoneczka, którego mieliśmy dosyć dużo w Wietnamie i jak siedzimy w domu, to tam trochę brakuje, ale w ogóle to super, że właśnie jest taka pogoda. A wczoraj miałem jakiś taki słabszy dzień, bo jakoś tak zacząłem sobie myśleć, że nie chcę, żeby ktoś mnie ograniczał i w ogóle, no dostałem fajne zwrotki od was i od razu zmieniłem myślenie, bo żeby natychmiast lepiej się czuć, wystarczy natychmiast zmienić myślenie. No właśnie. Tak działa, ale czy to jest takie proste? No niestety to nie jest takie proste, bo z jakichś przyczyn chcę się poczuć pokrzywdzony, że dlaczego tu siedzę, dlaczego świat zwariował, dlaczego wszyscy się tego boją, dlaczego wszyscy to uwierzyli, że generalnie dzieje się to na całym świecie i w ogóle to gdzie bym musiał mieszkać, albo gdzie bym musiał się schować, żeby mnie to nie dotyczyło. Nie musiałbym gdzieś być albo w jakimś buddyjskim klasztorze, albo gdzieś mieszkać na jakiejś bezludnej wyspie, jakiejś takiej małej i tam sobie jakoś organizować życie. Jeśli mieszkam w jakichś społecznościach, to niestety dotyczą mnie zasady tego społeczeństwa. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Ja albo będę grał o rolę ofiary, albo będę tworzył swój świat z tego, co mam dostępne. Dzisiaj mam dostępny balkon, mam dostępną swoją wannę, mogę sobie poćwiczyć, mogę porozmawiać przez Skype'a, zrobić warsztaty online, czyli mogę też jakoś popracować. Dzisiaj też jeszcze napiszę taki post dotyczący, że czy warto jest czekać na normalność. Ja już o tym mówiłem w Wietnamie, no bo co to jest normalność? Dzisiaj taki stan jest i tutaj to jest stan normalny. Ja wiem, czy się zmieni? Nie wiem, no może to się pogłębi, w ogóle nie wiem, zaczną strzelać do ludzi, jak ktoś będzie wychodzić. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie chcę, czy będę wpadał w takie koczuki umysłowe jak wczoraj? Prawdopodobnie tak, ale nie chcę sobie robić krzywdy, bo wiem, że tylko przez to mogę popaść w jakiś stan, nie wiem, depresji, mogę no zrobić sobie po prostu krzywdę. I tu wcale nie chodzi o krzywdę fizyczną, ale też krzywdę jakąś emocjonalną. Nie chcę tego po prostu. No to korzystam z tego, co mam. Czy to jest mało? Nie, to jest dużo. A moja żona. Tak wygląda nasz dom. Żona robi porządki. Syn bałagani. A ja nic nie robię, jak to niektórzy mówią. Niech tak pozostanie. Buziaki, trzymajcie się.